dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie, całą społeczność Sama Mama. Zapraszam Was do posłuchania live'a z panią Aleksandrą Wejdelek-Bziuk, prawnik, kobieta, która pomaga innym kobietom, adwokat kobiet, prowadzi pani takiego bloga. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat kontaktów z dzieckiem. Pani Aleksandra poprosiła mnie, żebyśmy przyjęły formułę, że odpowiadamy na pytania, które się zadają. Będą pojawiały na czacie. Natomiast, kochani, jeżeli będziecie mieli jakieś indywidualne porady prawne, potrzeby skonsultowania jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś konkretnego przykładu, to już prywatnie w wiadomościach nie publikujemy tych porad i nie odpowiadamy na nie tutaj na czacie, na forum, bo każda sprawa jest indywidualna, do każdej trzeba indywidualnie podejść i jakby taką formułę dzisiaj tego spotkania przyjmujemy. Widzę, że już pierwsze osoby są z nami, bardzo się z tego powodu cieszę. Podkreślam, że nasze spotkanie jest realizowane w ramach grantu, który pozyskała Fundacja Sama Mama. Sfinansowano to nagranie ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowe WIO, Komitet Pożytku Publicznego. Także jeszcze raz cieszę się, że jesteście z nami. Dzień dobry Pani Aleksandro, dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Dzień dobry Pani Prezes, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj owocne spotkanie. Porozmawiamy o trudnych tematach, natomiast to są tematy, którymi ja się na co dzień zajmuję. Jestem adwokatem, prowadzę swoją kancelarię w Warszawie, także jeżeli ktoś z Państwa jeszcze mnie nie zna, to miło mi Was poznać. W sieci znajdziecie mnie jako adwokat kobiet, pod tym hasłem prowadzę swoje media społecznościowe i bloga, na którym jest mnóstwo treści, mnóstwo materiałów też na te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, więc zainteresowane osoby pogłębianiem wiedzy zapraszam w tamte rejony. Cudownie, bardzo serdecznie Pani dziękujemy. No może, żeby nie przedłużać, ja po prostu zapytam wprost, czym są kontakty z dziećmi, bo w tej sytuacji okołorozwodowej jest to temat bardzo burzliwy. Obie wiemy, że bardzo wielu rodziców, jeszcze będąc w swoim wewnętrznym konflikcie rozstaniowym, gdzieś to przerzuca na właśnie ten kontakt drugiego rodzica z dzieckiem, więc proszę powiedzieć, czym są kontakty z dzieckiem, jak je najlepiej uregulować, co w ogóle sam termin w sobie zawiera? Kontakty z dzieckiem, no to jest prawo i obowiązek rodziców i dzieci, tak mówi nam kodeks rodzinny i opiekuńczy, że są to prawa i obowiązki, natomiast te prawa i obowiązki znajdują taką egzemplifikację, czy jakby możemy no przełożyć na jakąś taką praktyczną stronę, no poprzez tak naprawdę orzeczenie sądu, czy to rozwodowego, czy jakiegoś rodzinnego, które te kontakty miałoby regulować. Ważne jest to, że tak naprawdę jeżeli rodzice nie są w sporze, czy nawet no próbują się w jakiś sposób dogadać, to ich własne ustalenia zawsze wyprzedzają ustalenia sądowe. Ja bym chciała to podkreślić, dlatego że ja jestem zwolenniczką generalnie w sprawach kontaktów no zawierania ugód, porozumień i szukania kompromisu, dlatego że tylko kompromis i tylko porozumienie jest w stanie nam zapewnić elastyczność. No i teraz jakby rodzice bardzo często się zwracają z takim pytaniem, że no dobra, jakby pójdziemy do tego sądu, to coś nam sąd ustali, no a co jak my potem będziemy chcieli inaczej, więc jakby podkreślam to, zawsze ustalenia rodziców mają pierwszeństwo w stosunku do tego, co też jakikolwiek sąd Państwu zaproponuje, tak? Natomiast no, jeśli nie ma zgody, nie da się porozumieć, no to jedyne, czego możemy oczekiwać od sądu, no to oczekiwać, że sąd nam tą kwestię ureguluje, określi, w jaki sposób jeden rodzic ma się kontaktować z dzieckiem, a który rodzic z dzieckiem na stałe się opiekuje. No i takie postanowienie no, może mieć najróżniejsze formy, natomiast zasadniczo określa no, ramy tego sprawowania opieki, tak? Bardzo wiele razy jest tak, że na etapie rozstania te ramy są określane, a one potem nie są przez rodziców, nie chcę użyć słowa egzekwowane, chcę użyć słowa kontynuowane. No zdarza się tak, że rodzice nie przestrzegają tych ram, które wyznaczył sąd i powiem szczerze, na różne sposoby.
Jednym jakby, ja bym podzieliła to na dwie takie główne grupy tego niewykonywania, czyli jakby takiej wewnętrznej niezgody na to, co się wydarzyło. Pierwsza grupa to są rodzice, którzy starają się w różny sposób nie wykonywać postanowienia, bo uważają, że ono jest niedobre dla ich dziecka, generalnie niedobre dla ich rodziny, no i po prostu sprzeciwiają mu się w taki sposób, że samozwańczo według mnie po prostu nie przestrzegają tych ustaleń sądu, aktywnie mniej lub bardziej utrudniając drugiemu rodzicowi, który jest chętny do tego, żeby te kontakty wykonywać, żeby tego nie czynił. I to jest jedna grupa i tutaj jakby to są zagadnienia, które potem przybierają w postać różnego rodzaju postępowań egzekucyjnych, jakichś zawiadomień karnych o tak zwanej alienacji rodzicielskiej. Natomiast to nie jest jedyna grupa. Ja szczerze mówiąc w mojej praktyce to częściej się spotykam z tą drugą grupą. Druga grupa to są osoby, które po prostu nie wykonują kontaktów, w sensie są do nich uprawnione. Najczęściej w realiach polskiego sądownictwa jednak są to ojcowie, którzy są uprawnieni do kontaktów i tych kontaktów nie realizują, po prostu im się nie chce, tak zwyczajnie. I po prostu porzucają jakby to dziecko, tą mamę z tym dzieckiem i po prostu nie wykonują kontaktów. I ja powiem szczerze, jakby wbrew temu, co w internecie tak szumi bardzo głośno, ja naprawdę częściej spotykam się z tym drugim przypadkiem. To znaczy takim, który mama bardzo by chciała, żeby tata ją wsparł w realizacji opieki nad dzieckiem, no ale niestety tak się nie dzieje. No jest to bardzo powszechny problem, ponieważ w fundacji bardzo wiele razy podnoszą kobiety tą kwestię, że są przeciążone nadmiarem obowiązków, nie dostają alimentów i niezabierane dzieci są na te przysługujące weekendy, czy ferie, czy wakacje, tak? Ten obszar jest jakby niezagospodarowany. To też wybrzmiewa u nas jakby w pracy z mamami, które samodzielnie wychowują dzieci już po rozstaniu. Rzeczywiście powszechny jest ten problem. Proszę mi powiedzieć, jeżeli już mamy kontakty z dziećmi zabezpieczone, czy rzeczywiście te mamy, oddając to dziecko, powinny zawierzyć tacie, wie pani, zero kontaktów, telefonów, sprawdzania, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy ciekawe, co tam się dzieje, tak? Gdzie to dziecko przebywa, z kim przebywa, no bo jest jakby w drugim domu, my nie mamy nad tym kontroli, czy umyło zęby, czy odrobiło zadania. No jest ta pokusa, żeby się ciekawość nas jakby tutaj kusi, żeby zadzwonić, żeby sprawdzić. Jak pani rekomenduje klientkom? Czy to jest ten czas, który dziecko ma spędzać z tatą, a tu jest czas, kiedy dziecko spędza z mamą i jednak nie dzwonimy, nie sprawdzamy, dajemy tą przestrzeń, mamy tą dozę zaufania? Czy są jakieś przepisy też na to, które regulują to, że nie powinnyśmy tego robić, bo jest to niestosowne na przykład? No zdecydowanie nie da się udzielić na to pytanie jednej odpowiedzi, bo tutaj jakby może być bardzo dużo różnych sytuacji, które no nie są sobie równe, prawda? Jeżeli mamy, no ale powiedzmy, omówmy jakieś trzy takie najbardziej standardowe. Jeżeli mamy sytuację taką, że mamy rodziców, no powiedzmy sobie szczerze, no dosyć równo zaangażowanych w to życie tego dziecka i jakby od zawsze obecnych w jego życiu, no to ja zawsze przestrzegam tutaj panie i panów tak samo, no nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, no bo tutaj jakby za chwilę mamy to samo, jakby ten zarzut działa w dwie strony, za chwilę mama się skarży, że tata do niej wydzwania, kiedy dziecko jest u niej. Więc no jakby o ile rodzice mają równą władzę rodzicielską i tutaj w tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń, a postanowienie o kontaktach nie wprowadza żadnych dodatkowych reguł dotyczących właśnie tych telefonów, czy też sposobu spędzenia czasu przez dziecko z tatą, no to w moim odczuciu ten rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w danym okresie, decyduje o tym, co to dziecko będzie robiło, gdzie będzie i pod czyją będzie opieką. Ja nie mówię tu oczywiście o jakichś skrajnych sytuacjach typu wywożenie dziecka za granicę, czy też wiecie, wywożenie dziecka w obszar, gdzie nie ma jurysdykcji polskie prawo, bo to i takie przypadki się zdarzają. Mówię o takiej zwykłej sytuacji. Nie jestem fanką jakby nadmiernej ingerencji w sferę sprawowania opieki przez drugiego rodzica, no bo po prostu to działa w obie strony. Tak samo jak my byśmy nie chciały, żeby drugi rodzic nam
mówił, z kim dziecko ma zostać, kiedy my idziemy do lekarza. No tak samo według mnie nie możemy oczekiwać tego, że będziemy miały w tą sferę prawo ingerować. Natomiast to jest taka sytuacja, gdzie no jakby zakładamy, że dziecku nie dzieje się krzywda. Jeżeli mamy jakiekolwiek podstawy do tego, żeby dziecku, podejrzewamy, że może się dziać coś niedobrego, że w jakiś sposób dziecko w trakcie tych kontaktów cierpi, no bo rozumiem, że do tego zmierza to pytanie, to tak naprawdę no, pierwsze kroki, które należałoby podjąć, to pewnie porozmawiać przede wszystkim, tak? W sensie jakby zawsze ja zachęcam do tego, żeby jednak spróbować się dowiedzieć u źródła, co się tam dzieje. A jeżeli nie da się tego zrobić, no to być może trzeba zawiadomić sąd rodzinny. Ja jestem naprawdę dużą zwolenniczką tego, żeby w pierwszej kolejności jakby działać równolegle. Jeżeli uważam, że kontakty w jakiś sposób należałoby limitować, czy też wprowadzać jakieś ograniczenia typu, że dziecko z kimś się nie spotyka w tym czasie albo gdzieś nie przebywa w tym czasie, no to być może należałoby równolegle z jakby podejmowaniem działań faktycznych no podjąć działania prawne, czyli jakby złożyć wnioski do sądu rodzinnego, żeby ten sąd ten w tym obszarze wprowadził takie ograniczenia, bo sąd ma taką możliwość, żeby różnego rodzaju tego typu reguły wprowadzić do orzeczenia kontaktowego. I widziałam już tutaj najróżniejsze rozwiązania, tak, wykonywanie kontaktów w określonym miejscu, wykonywanie kontaktów bez obecności określonych osób, wszystko się da, tylko trzeba mieć ku temu dowody. Mhm. Natomiast no jeśli chodzi o taką, no jeszcze może trzecią skrajną sytuację, że mamy dziecko na przykład bardzo małe, które no wykonuje kontakty z tatą w bardzo ograniczonym zakresie, tak, czyli co do zasady mieszka z mamą, a zatem nie wiem, tylko się spotyka na jakieś 2 godziny w sobotę, albo od dawna się nie widziało, no to według mnie no jak najbardziej mama ma prawo tutaj zabiegać o to, żeby to dziecko, no jakby to powiedzieć, zabezpieczyć na czas trwania tych kontaktów. Natomiast proszę pamiętać, że no tutaj jakby decyduje, jeżeli mamy jakieś orzeczenie, to jego treść jest decydująca. Więc no jakby nie jestem fanką, naprawdę nie lubię postępowania wbrew postanowieniom, bez wykonywania ruchów jakichś zmierzających do tego, żeby tą sytuację także w sferze prawnej uregulować. Myślę jeszcze w kontekście tego, że wiele osób oczekując na wyrok sądu ostateczny jest w trakcie mediacji rodzinnych. Tam też są często podejmowane kwestie opieki nad dziećmi, kwoty, tak, zabezpieczenia kontaktów i tak dalej. I myślę sobie, dla tych osób, które są w procesie, no jest to jakby oczywiste, że te postanowienia, które są na mediacjach, są obowiązujące. Ale co dla tych osób, które dzisiaj są w trudnej sytuacji około rozwodowej, chcą proces przyspieszyć, tak, czyli jakby mają już ustalone, są zgodni co do tego, jak będą wyglądały kontakty z dziećmi, jaka będzie kwota alimentów, jak wyglądają zajęcia pozalekcyjne dzieckiem, czy rzeczywiście powinny się bać mediacji, czy mogą iść śmiało do mediatora ze swoim pomysłem, ze swoim rozwiązaniem, bo tak jak pani powiedziała przed chwilką, te decydujące są te pomysły rodziców, tak? Jak oni mają to wypracowane już, jak to funkcjonuje i się sprawdza, bo to jest też ważne, warto o tym powiedzieć, że to się musi sprawdzać, to się musi przekładać na realne korzyści dla dziecka. To nie może być ustalenie sobie, rodzice sobie, a dziecko pokrzywdzone, bo nic z tych ustaleń nie wynika. No to jest bardzo ważne, co pani mówi, wręcz powiedziałabym, że im dziecko starsze, tym bardziej też powinniśmy na to zwracać uwagę. Ja bardzo często pytam klientów, klientki, które przychodzą do kancelarii, a co pani dziecko na to? Czy ono jakby wie, jaki jest pomysł, że nie wiem, na przykład ma się spotykać z tatą raz w miesiącu? No i nie wiem, no o ile mówimy o 2-latku, no to okej, być może nie trzeba go pytać o zdanie, ale jak mówimy na przykład o 11-latku, no to dla mnie pominięcie jego w ogóle opinii na ten temat jest szczerze mówiąc bardzo słabe i potem się dziwimy, że dziecko sabotuje plan kontaktów, no bo w ogóle jego zdania nikt nie wziął pod uwagę. Więc jakby zachęcam do tego, żeby jednakowoż brać pod uwagę, co dziecko by chciało, nie na zasadzie takiej, że to dziecko ma być decydentem, no bo wiadomo, że też jakby nie chcemy go obciążać decydowaniem o własnym losie, natomiast na poziomie jakiejś ogólności warto byłoby brać jego zdanie pod uwagę. Natomiast
Odpowiadając na pytanie dotyczące mediacji. Ja nie jestem mediatorem. Moje doświadczenia z mediacją są różne, to znaczy bardzo pozytywne, średnie i negatywne. Natomiast myślę, że tutaj po prostu nie każda para jest gotowa do tego, żeby mediować. Są pary, które po prostu no, na danym etapie swojego życia nie są w stanie wypracować porozumienia ze względu na to, że po prostu najczęściej dlatego, że targają w nimi zbyt silne emocje albo ich cele są poza procesem, bo często jest tak, że nie możemy dojść do porozumienia w obszarze na przykład kontaktów, bo tak naprawdę chodzi nam o coś innego, o zemstę na byłym partnerze, albo nam, jak wiecie Państwo, jesteś inne powody, które tak naprawdę uniemożliwiają zawarcie tej ugody, nie dlatego, że ona jest niemożliwa do osiągnięcia w tym obszarze, tylko po prostu motywacje są zewnętrzne. Natomiast jeśli mamy parę gotową do mediacji, która chce się porozumieć, to wydaje mi się, że mediacja jest świetnym rozwiązaniem. Ja bardzo wiele osób, no jeżeli są tutaj jakieś osoby, które korzystały z moich usług, to na pewno to potwierdzą. Ja bardzo często zniechęcam w ogóle ludzi do chodzenia do sądu, wbrew swojemu interesowi, ale zdecydowanie jakby kierując się tutaj dobrem dziecka, dobrem rodziny, no bo według mnie mediacja daje coś, czego nie daje sąd, właśnie daje taką elastyczność, daje możliwość ustalenia różnego rodzaju takich praktycznych reguł, których, no umówmy się, w postępowaniu sądowym naprawdę nikt nie będzie rozstrzygał, bo to są kwestie często na przykład poinformowania o czymś z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, o jakiejś zmianie, albo ludzie się denerwują na siebie, bo się spóźniają na kontakty, no i tego typu problemy da się rozwiązać w mediacji, nie da się ich rozwiązać w sądzie. Ja nie jestem, znaczy proszę pamiętać, że mediacja jest dobrowolna, na każdym etapie mediacji można z niej zrezygnować. Nawet jeżeli pani pójdzie do mediacji i ta mediacja, nie wiem, mediator okaże się być stronniczy, są tylko ludzie, tak? Mediator okaże się być po prostu, nie wiem, jakoś nam nie podpasować. Są czasem klientki raportują, że mediator na mnie krzyczał, nie mogłam się skupić. To się zdarza, tak? Jakby wszędzie jest to samo, to jest jakby to są ludzie jak wszyscy. To po prostu można przerwać takie mediacje. To nie jest tak, że jak już zaczniemy mediację, to trzeba koniecznie dopchnąć do końca i koniecznie zawrzeć ugodę. Można pójść na mediację, posłuchać, jakie problemy ma druga strona, czego oczekuje i potem z tego zrezygnować. To nie jest obowiązek, żeby tą mediację koniecznie kontynuować do samego końca. Więc ja zdecydowanie uważam, że mediacji się nie należy obawiać, należy korzystać z możliwości tego, że druga strona chce z nami rozmawiać, chociażby po to, żeby usłyszeć, o co jej chodzi. Ja myślę, że jak już poruszyłyśmy kwestię mediacji, to poruszmy jeszcze kwestię drugą, która jest też bardzo często przez rodziców brana pod uwagę, to znaczy, czy iść do psychologa z dzieckiem, aby sprawdzić, jaka jest więź z tym drugim rodzicem. Bardzo często mają taką pokusę, żeby sprawdzić przed rozprawą, jak będzie wyglądała opinia, taka przedwstępna, której się możemy spodziewać w OZS-ach, bo często pary trafiają, jeżeli są w trudnej sytuacji, mają trudny rozwód, to ten OZS gdzieś tam się pojawia. Dla osób, które nie wiedzą, to jest, że pani adwokat, proszę mnie sprostować, ośrodek. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Właśnie, przepraszam, ta nazwa jest zabójcza. Tragiczne. Znam skrót, ale rozwinięcie zawsze mi sprawia problemy. Dziękuję za pomoc. No to właśnie dla tych pań, które się zastanawiają, warto korzystać z takich psychologów, czy nie warto korzystać z porady psychologa co do kontaktu dziecka z byłym partnerem? No, powiem w ten sposób. To trochę zależy od tego, jaka jest motywacja. Jeśli motywacją jest, no bo teraz tak, ja na przykład zachęcam często panie do tego, żeby korzystały z usług psychologów dziecięcych, ale nie po to, żeby się przygotować do sądu, tylko żeby przygotować się mentalnie do tego, że czeka nas w ogóle taki proces i że on może być trudny dla rodziny, tak? Że może być trudny dla dziecka i być może to dziecko będzie potrzebowało wsparcia w jakimś obszarze, którego my jakby będąc w centrum tego konfliktu nie jesteśmy w stanie mu dostarczyć. Natomiast, no więc jakby pod tym względem to jest bardzo, ja jestem w ogóle fanką korzystania z usług specjalistów. Natomiast jeśli to ma być po to, żebym ja się przygotowała do tego, żeby pójść potem do OZSS, no to ja jakby powiem tak, szanuję ludzi, którzy tak robią, ja tego nie rekomenduję,
bo ja uważam, że do tego się nie da za bardzo przygotować. Proszę pamiętać, że badania w OZSS składa się z trzech części i my tylko do jednej z tych trzech części w zasadzie jesteśmy w stanie się przygotować. Zasadniczo, w różnych oczywiście wariantach, to się różni w zależności od ośrodka i od sytuacji, natomiast co do zasady badania w OZSS, jeżeli do takiego dochodzi, składa się z trzech części. Jedna część to jest wypełnienie kwestionariuszy, testów różnego rodzaju, które mają badać kompetencje rodzicielskie, kompetencje więzi między dziećmi a rodzicami i postawy tych rodziców względem dziecka. No i w tym zakresie, no to jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że można się nauczyć dobrych odpowiedzi. Natomiast jeżeli ten wynik testu będzie niespójny z pozostałymi tymi filarami, to szczerze mówiąc to zadziała przeciwko osobie badanej. Więc to jest po pierwsze, dlaczego nie jestem fanką przygotowywania się do OZSS-u. Po drugie, testów tych, które są stosowane w zależności od ośrodka jest od kilkudziesięciu do kilkuset, więc też przewidzenie, jaki akurat test zostanie mi zaserwowany w OZSS-ie, no jest trudne bardzo. No i może się okazać, że akurat ten, który robiłyśmy na próbnych ćwiczeniach, to jest inny, ma zestaw odpowiedzi i klucz jest inny niż ten, który wypełniałyśmy i coś pójdzie nie tak. Natomiast poza tym, że są te testy, mamy jeszcze wywiad z rodzicami i to nie tylko z tym jednym rodzicem, ale z obojgiem rodziców, proszę pamiętać, a także ze starszymi dziećmi. No wiadomo, dziecka dwuletniego nikt tam nie przepytuje, bo no, może być to trudne. Natomiast z dziećmi adekwatnie do wieku się rozmawia w OZSS-ie, więc one też jakby raportują różnego rodzaju postawy rodziców. No i trzecia część to jest obserwacja, więc jeżeli mamy tą rodzinę w pokoju zamkniętym i oni są obserwowani przez szybę czy przez kamerę, no to, to bardzo trudno jest, że tak powiem, na jakichś próbnych ćwiczeniach się przygotować do tego, co tam się będzie działo, po prostu nie mamy wszystkich kart. Jest zbyt wielu graczy w tym pokoju, tam siedzi też ten drugi rodzic, dziecko będzie reagowało różnie, więc myślę, że no do tego tak średnio da się przygotować. Czy OZSS dobrze bada więzi rodzicielskie? No myślę, że nie. Nie jest to narzędzie na pewno doskonałe. Ja, jakby każdy z nas, kto kiedykolwiek był u psychologa, wie, że to się nigdy nie kończy na jednym spotkaniu. Jak chcemy dobrze dziecko zdiagnozować, to tych spotkań jest kilka. Diagnostyka trwa wiele tygodni, bardzo często obserwacji. No tymczasem nasz ustawodawca wierzy, że da się ocenić więzi podczas kilkugodzinnego badania, no to jest jakby z gruntu założenie jest fatalne. No i teraz jakby psychologowie działający na rynku prywatnym, według moich obserwacji, no oczywiście są w stanie wystawić różnego rodzaju papiery, wiecie Państwo, no nie, jakby papier wszystko przyjmie. Natomiast opinia, która jest jej źródłem, jest wyłącznie wywiad z jednym rodzicem, ona jest zawsze obarczona błędem, ona nigdy nie będzie jakby nawet w okolicach tego, co będziemy mieli, co wyniknie z opinii w OZSS-ie, po prostu, bo jest inny materiał źródłowy do jej sporządzenia wzięty. Więc jeżeli Państwo jesteście, jeżeli macie Panie wydać kilka tysięcy złotych na badanie się dla sportu przed OZSS-em, to ja myślę, że są lepsze sposoby na wydanie tych pieniędzy. Natomiast jeżeli macie się wesprzeć pomocą psychologa, bo chcecie się wesprzeć po prostu jako rodzice, to zachęcam do tego. Tak myślę. Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie, którym warto by było też wspomnieć. Czasem ludzie są w tak wielkim konflikcie, że naprawdę potrzebują osoby trzeciej, która im pomoże z tego wybrnąć, bo nie widzą sami wzajemnie, nawzajem swoich jakby uprzedzeń. I zdarza się, że pary będące w konflikcie, naprawdę ostrym konflikcie, idą wspólnie do psychologa, żeby zrobił im porządną opinię, zanim trafią do OZSS-u. No ale to musi mieć założenie takie, że jak już idziemy do tego psychologa po tę opinię, no to potem będziemy się tej opinii trzymać. Więc jak ten psycholog oceni jedno z nas, że ma jakiś problem i powinno coś ze sobą zrobić, mówię bardzo ogólnie, bo to mogą być różne rzeczy, no to że potem ja się też zobowiążę do tego, że będę tego się trzymać. Tak, a nie, że na zasadzie poszłam do psychologa, zrobiliśmy opinię, wyszło nie tak jak chciałam, to teraz się obrażę i tak pójdę do sądu i będę tam udowadniać coś innego, no bo to tak to bez sensu, to szkoda kasy moim zdaniem, szczerze, naprawdę. Właśnie wiele razy mam takie poczucie, że idziemy z nadzieją albo z intencją, że będzie po naszej myśli, a jak jest nie po naszej myśli, to już jesteśmy niezadowolone, a słyszałam takie opinie, albo to głupia instytucja, albo to wie, co to można, co on tam wie.
albo partner się lepiej przedstawił, bo on ma, wiesz, łatwiej wypowiadać się, ma lepszą prezencję i tak dalej, i tak dalej. I spychałyśmy, nie tylko my, bo to w dwie strony działa tutaj, nie, że tylko kobiety, że tak, spychamy tak, jakby odpowiedzialność za nasze braki w różnych obszarach życia, które wychodzą z tych opinii, które dostajemy, na czynniki zewnętrzne. Nie szukamy w sobie, nie? Jakby nie jesteśmy gotowe na to, żeby przyjąć odpowiedzialność za to, co tam się rzeczywiście pojawiło. Ja powiem w ten sposób. Ja wiem, że opinie o ZSS-u są owiane bardzo złą sławą i na pewno są takie ośrodki w Polsce, które krzywdzą ludzi, którzy tam trafiają. Jestem, jakby nie wątpię w to. Natomiast ja w swojej praktyce powiem w ten sposób. Moje klientki nie raportują opinii w OZSS-ie jako jakiejś szczególnej traumy. To nie jest przyjemne być obiektem badanym w ogóle. Natomiast nie mam takich relacji, żeby to była jakaś naprawdę traumatyczne wydarzenie w ich życiu. I też jakby czytając te opinie, które stamtąd przychodzą, okej, no czasem się nie zgadzam ze szczegółami, czasem się nie zgadzam z wnioskami, zdarza się, że wnioski nie mają wiele wspólnego z pierwszą częścią tej opinii, natomiast jeszcze chyba mi się nie zdarzyło mieć takiej opinii, żebym ją czytała i pomyślała sobie, czy ci biegli w ogóle widzieli tą moją klientkę? Nie, najczęściej jakby gdzieś tam ta opinia no, nie jest aż tak odległa od tej sprawy, tak? Więc ja oczywiście nie jestem psychologiem, natomiast no, tak po ludzku na to patrząc, większość ludzi ma coś za uszami. Ja też na pewno mam coś za uszami. Gdybym trafiła do OZSS-u, też pewnie by mnie tam jakieś wskazówki wydano. Więc ja polecam, nawet jeżeli się nie zgadzamy, nawet jeżeli mamy wewnętrzny sprzeciw, no to jednak wziąć to na poważnie, no bo sąd na pewno weźmie to na poważnie. To proszę o tym pamiętać, że jeżeli jest już opinia, to sąd na pewno weźmie ją na poważnie pod uwagę. Więc może się nie zgadzać, pisać zarzuty, wnosić o uzupełniające opinie, wnosić o przesłuchanie biegłych, o inną opinię. Natomiast z tą opinią coś trzeba zrobić. No i jeżeli tam jest zalecenie, żeby iść na terapię albo żeby iść na warsztaty rodzicielskie, to trzeba to zrobić. Bo po prostu sąd do tego tak podejdzie. Czy pani to zrobiła, co pani zalecono? Okej. No dobrze, to pani, pani Aleksandro, już wiemy, jak wygląda kwestia mediacji, już przeszłyśmy przez badania psychologiczne i przez OZS. No i teraz dochodzimy znowu do tego momentu, kiedy rodzice dostają już wyrok, dostają, czy mają porozumienie rodzicielskie u mediatora, czy mają wyrok sądu, czy nawet jest to ten wyrok taki, który powstaje w trakcie rozprawy o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, tak? Bo to też się wydarza, że przed zakończeniem rozprawy rozwodowej dostają Państwo, jakby ustalone są kontakty i zabezpieczone. Ale rodzic drugi nie chce się z tych kontaktów wywiązywać. Czy my powinnyśmy nalegać, czy my powinniśmy dzwonić, przypominać? Bo ja mam takie poczucie, że bardzo wiele kobiet w tej fazie początkowej jeszcze po rozstaniu bierze odpowiedzialność za drugiego partnera, czyli dzwoni, przypomina, jest zebranie, jest, nie wiem, przedstawienie, jest coś tam. Jesteśmy jakby dalej w tym trybie związku, że my przekazujemy te wszystkie informacje, nie zostawiamy partnerowi odpowiedzialności za to, że rzeczywiście już teraz sam ogarnia tą przestrzeń, co się dzieje w czasie, kiedy dziecko jest u niego, czy powinno być u niego. Jak to prawnie wygląda? Powinnyśmy to robić, nie powinnyśmy? Czy mamy jakieś wskazania sądów, są na to jakieś wyroki? Czy to jest jakaś dobra praktyka? To znaczy, że ja rozumiem, że to jest pytanie o pracę emocjonalną i o zarządzanie w ogóle taką sferą też życiową dzieci i w ogóle rodziny. Ja naprawdę uważam się za feministkę i po prostu mam taki sprzeciw wewnętrzny w ogóle przeciwko robieniu tego, niezależnie od tego statusu związku. Ja uważam, że mama nie jest odpowiedzialna za relację drugiego rodzica z dzieckiem. To znaczy, jest oczywiście mama odpowiedzialna za to, żeby dziecko było szczęśliwe, bezpieczne, zdrowe. Mama jest odpowiedzialna za to, żeby kontaktów nie utrudniać, bo jeżeli no, aktywnie się przyczynia do tego, że dziecko, nie wiem, nie chce realizować kontaktów, to ja w ogóle tego nie popieram. Natomiast pilnowanie, żeby tata pamiętał, że są urodziny dziecka, albo że są Mikołajki, że może byś się spotkał. No wiecie co, panie, no ja powiem w ten sposób, no ja jestem na nie, jakby i
jeżeli robimy to konsekwentnie, to znaczy nie to, że nagle pewnego dnia się postanawiam obrazić i już teraz nie będę Ci przypominać, tylko jeżeli jesteśmy w tym konsekwentni i jakby oddajemy drugiemu rodzicowi odpowiedzialność za jego działanie, no to tak naprawdę nie widzę za bardzo powodu do tego, żeby miały być jakieś negatywne konsekwencje w stosunku do mamy wyciągane. Oczywiście to jest bardzo trudne na tle relacji z dzieckiem. I ja wiem, że jakby trudność polega na tym, że to dziecko do mamy przychodzi zapytać, dlaczego tata do mnie nie zadzwonił, skoro miałem urodziny. Natomiast ja myślę, że no jakby ja kiedyś usłyszałam taką odpowiedź od pewnej pani psycholog i ja ją powtarzam moim klientkom. Dziecko, nie wiem, dlaczego tata do ciebie nie zadzwonił. Zapytaj go, jak będziesz go widział następnym razem. Bo ja nie jestem za to odpowiedzialna. W sensie ani dobrą strategią nie jest mówienie, bo to jest najgorszy człowiek na świecie, ani dobrą strategią nie jest wymyślanie 160 powodów, dla których to się nie wydarzyło, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No bo jakby to nie jest nasza odpowiedzialność, żeby tłumaczyć tego drugiego rodzica, tak? Czy my chcemy przymusowo egzekwować wykonywanie tych kontaktów? Są dwie drogi. Ja mam takie klientki, które się zdecydowały na to. Nawet mam wzór pisma w sklepie, który jakby jest na tą okoliczność sporządzony, żeby tego rodzica niewykonującego, jakby olewającego przymusić do wykonywania kontaktów, żeby on się zaangażował. No ale mam też takie, które to zrobiły, a potem stwierdziły, że one jednak już tego nie chcą, bo jak on ma tak na siłę to wykonywać, to już może niech lepiej w ogóle się nie pokazuje. Więc to trzeba dopasować do sytuacji, czy ktoś chce, czy nie chce. Są narzędzia prawne ku temu, żeby przymusić drugiego rodzica do wykonywania kontaktów. Tak, to w trybie egzekucji kontaktów, czyli tego zagrożenia nakazaniem zapłaty kary pieniężnej, można przymusić drugiego rodzica do wykonywania kontaktów. Pytanie, czy to robić, to nie jest pytanie do prawnika, bo to jest pytanie o to, jakie macie więzi z dzieckiem, jakie więzi ma drugi rodzic i czego dziecko chce. Właśnie, to chyba przeszła Pani tak płynnie do tego pytania, które w głowie mojej głowie kiełkuje, czyli co w sytuacji, kiedy dziecko nie chce kontaktu z drugim rodzicem? No znowu, to jest jakby pytanie, które ma worek wariantów, bo wszystko zależy od tego, gdzie jest jakby przyczyna. Tej niechęci. Jeżeli my jesteśmy w stanie ją jakkolwiek zahaczyć o rzeczywistość, jakby wiemy, że to jest, no tam coś się dzieje pod spodem, no to chrońmy dziecko, nie? No naszym jakby zadaniem podstawowym jest chronić dziecko. Proszę pamiętać, że jakby osoba, która ma prawo do kontaktów, czy ten, załóżmy ten przysłowiowy nasz tata, no bo to jednak zasadniczo tak to wygląda, ma narzędzia do tego, żeby nas przymusić do zmuszenia dziecka do wykonywania kontaktów. I mimo niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, i mimo jakby konwencji o prawach dziecka, i mimo jakby wszystkiego, co jest w prawie napisane, łatwiej przychodzi zmuszanie matek do wykonywania kontaktów niż drugą stronę. To, żeby była sprawa jasna, ja mam tego świadomość. Natomiast ja jakby chciałabym tylko przestrzec przed jedną rzeczą. Nie róbcie samowolki. Jeżeli jest postanowienie o kontaktach, w dodatku na przykład bardzo świeże postanowienie o kontaktach, i dziecko nie chce go wykonywać, to trzeba przynajmniej jakby no, na gruncie takim formalnym zrobić wszystko, co można, no, żeby to doprowadzić sytuację faktyczną i prawną do jednego miejsca. Nie lubię bardzo sytuacji, w której jakby mamy postanowienie jakieś o kontaktach, na przykład sprzed wielu lat, ono jest niewykonywane, no i matka nie podejmuje żadnych kroków prawnych do tego, żeby tą sytuację uregulować. Nie jestem w stanie jakby tego obronić, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Inaczej wygląda sytuacja osoby broniącej się przed zarzutem pseudoalienacji czy też jakiegoś ograniczenia kontaktów, która mówi, no tak, ale ja złożyłam wniosek o zmianę tych kontaktów i toczy się postępowanie. A inaczej wygląda takiej, która mówi, no ja nic nie zrobiłam, bo ja uważam, że to w ogóle jest nic nie warte. No to wiecie, no jakby postanowienie sądu jest i ono wiąże wszystkich. Jeżeli dziecko sprzeciwia się, no nie chce, to zależy się od wieku dziecka, no jakby ten wkład matki w sprawienie, żeby ten kontakt się odbył, powinien być dostosowany do sytuacji. Jeżeli my mówimy o dziecku 11-letnim, 10-letnim, które po prostu zapiera się nogami i rękami przed tym kontaktem, no to drogi ojcze, no to są twoje kontakty, no weź się w garść i zrób coś, żeby to dziecko się chciało z tobą spotykać, no nie przerzucaj tego na mnie, tak? Masz telefon, masz możliwości, no jakby... Działaj, oddaję Ci pole do działania, tak? Natomiast w przypadku, no oczywiście największy problem jest w przypadku bardzo małych dzieci.
Nie ma dobrej rady na to. Myślę, że po prostu trzeba dopasować się do sytuacji. Jeżeli faktycznie mamy takie sprawy w kancelarii, że dzieci no nie chcą, płaczą, są podejrzenia jakieś stosowania przemocy, ja na siłę nie każę nikomu realizować kontaktów, natomiast każę realizować zadania prawne równolegle wtedy. Po prostu. Mhm. Czy to się też tyczy tego, jeżeli dziecko chce się spotykać z tatą, ale na przykład nie chce spać u taty? No to bo tak, są takie to dzieci, które są małe. Warianty, wszystko w to wchodzi. To jest to, że dziecko chce się spotykać, ale nie chce jechać na wakacje, albo chce jechać na wakacje, ale tylko z samym tatą, ale nie chce jechać z jego nową partnerą. No jakby wariantów są miliony, tak? Na przykład chce tylko rozmawiać przez telefon. No za coś się kryje. I jakby naszym zadaniem tak naprawdę jest odkryć, co to jest. I czy to jest na tyle poważne, że faktycznie ja powinnam podjąć działania prawne, które to uregulują, czy to jest po prostu jakiś chwilowy kryzys, który wymaga wsparcia w obszarze psychologicznym, czy jakimś właśnie pedagogicznym. Na to nie ma jednej odpowiedzi. Jasne. Odpowiedzią nie jest, on nie chce cię widzieć, więc jakby udaje, że nie ma postanowienia, tak? Bo to jest prosta droga do tego, żeby za chwilę mieć sprawę karną, za chwilę mieć sprawę o egzekucję kontaktów. No nie, znaczy jeżeli chcecie spędzić życie w sądzie, to polecam, jeżeli macie inne plany, to zajmijcie się jakby wsparciem dziecka po prostu, nie? W tym temacie. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak same panie widzicie, słyszycie, drodzy państwo, nie ma jednego złotego środka. Każdy przypadek, tak jak na początku podkreślałyśmy i jak pani Aleksandra powiedziała mi jeszcze zanim weszłyśmy na antenę, każdy przypadek jest inny i tutaj starała się przedstawić państwu 2-3 warianty w każdym pytaniu, które zadałam, jakie są możliwe odpowiedzi, a dalej to są tylko jakieś warianty, tak? A pewnie wachlarz i możliwości jest ogromny i tego nie da się w ramach jednej transmisji, w jednej rozmowie zawrzeć, bo to jest po prostu technicznie niemożliwe. A dwa, każdy przypadek państwa jest inny i też wymaga indywidualnej oceny, porady i doprecyzowania odpowiednich narzędzi skorzystania. Pojawił się komunikat na, nie wiem czy pani widzi czat, pani Kasia napisała, że dotyczący mediacji, że zgadza się z panią, że u każdego mediatora te mediacje wyglądają inaczej, ale większość na każdym spotkaniu wchodzi ze takim stanowiskiem, że się nie dogadujemy, że większość par jakby od tego punktu w ogóle zaczyna i to jest normalne i naturalne, ale że często po kilku spotkaniach rzeczywiście można podpisać ugodę, co jest takim światełkiem w nadziei, że mogą państwo tą ugodę u mediatora zawrzeć i pewne wypracować pozytywne praktyki, które waszą rodzinę uspokoją. Moi drodzy, zapraszam. Bardzo może jeszcze tak kończąc ten temat ugody, bo ja naprawdę zachęcam bardzo do tego, podkreślić, że ugoda zawarta u mediatora, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną wyroku, więc jakby to nie jest gorsze narzędzie, to nie jest narzędzie, które słabiej was chroni, ono może chronić dokładnie tak samo jak postanowienie sądu, więc warto się za tym rozejrzeć, z pewnością będzie szybciej i bardziej adekwatnie do waszej sytuacji. Bo to jest bardziej elastyczne rozwiązanie, tak jak pani podkreślała. Super. Moi drodzy, ja zachęcam was do tego, żeby zostawiać pytania, zostawiać lajki, serduszka, komentarze dla naszego gościa, bo to jest zawsze bardzo miłe podziękowanie za to, że nasz gość jest z nami. Dziękując za to spotkanie, powiem tylko, że spotkanie było realizowane w ramach projektu Akademia Mamy, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowe FIO, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego Miasta Krakowa i Powiatu Oświęcimskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za cenne wskazówki i na koniec bardzo bym panią prosiła o 5 złotych rad, kiedy wspólnie mamy tą opiekę nad dzieckiem z byłym partnerem. Ja chyba, może 5 dużo, ale ja bym chciała jedną złotą radę dać wszystkim, że to rozwiązanie musi być dobre dla was. To, że u kogoś się sprawdziło, to jeszcze nie znaczy, że sprawdzi się u was. I naprawdę nie warto myśleć o tym w ten sposób, co u koleżanki było fajne, tylko co będzie fajne dla nas. Tutaj nie ma żadnych sztywnych reguł, pamiętajcie o tym, to nie musi być co drugi weekend, są inne rozwiązania, można to dopasować elastycznie. Także z mojej strony to jest najważniejsza rada, dążcie do porozumienia o ile to jest możliwe i nie bójcie się iść do sądu, jeśli to nie jest możliwe po prostu. Warto
Zawsze myślę walczyć o swoje. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, ja Was zapraszam do wypełnienia quizu, który się pojawi w czacie pod tym nagraniem. Nagranie również będzie dostępne na naszym kanale YouTube, więc dla tych osób, które nie mogły być z nami na żywo, będzie do odtworzenia to nagranie dostępne. Quiz, proszę, żebyście rozwiązały dwa pytania anonimowo na temat tego, co się dzisiaj pojawiło w naszej rozmowie. Bardzo serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło Panią gościć. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, a Wam życzę pięknego dnia. Dzięki, do widzenia.